Zamknięte sklepy i puste galerie handlowe. Koronawirus uderza i nokautuje biznes, zarówno ten mały, jak i ten na większą skalę. Na pierwszej linii strzału znajdują się jednak lokalni przedsiębiorcy. Zdecydowanie tak. To jest gdzieś, myślę, że około 50% spadek obrotów. Jest zdecydowanie mniejsza ilość klientów. Co widać też po ulicach, że tych klientów jest coraz mniej. A ta sytuacja potrwa jeszcze co najmniej do 11 kwietnia, choć ciężko uwierzyć, że rząd nie przedłuży zakazu handlu i wychodzenia z domu. Im dłużej to potrwa, tym gorzej dla przedsiębiorców. Dla tych najmniejszych może to oznaczać zwinięcie interesu. Niektóre firmy, które mogą przestać produkować lub mogą mieć jakieś przestoje, no decydują się na takie rozwiązanie. Inne, które mogą przenieść swój interes do internetu, widzą i postrzegają w tym jakąś szansę i okazję. Ale niestety są też takie, które mówią, że jeżeli ta sytuacja potrwa jeszcze 2 tygodnie albo miesiąc, no będą już niewypłacalne i zbankrutują. Problem mają też duże galerie handlowe. Tak dziś wygląda galeria handlowa Galena w Jaworznie. Zamknięte sklepy to powód do zmartwienia nie tylko dla nich samych, także dla właścicieli obiektów. Będzie to się po pierwsze wiązało zapewne z problemami, co najmniej problemami lub niemożliwością zapłaty czynszu najmu, jak również z pewnymi roszczeniami być może najemców związanych z tym, że nie mogą korzystać z lokali w taki sposób, jak to przewidują umowy najmu. Mimo ciężkiej sytuacji przedsiębiorcy próbują też wspierać siebie nawzajem. Wojciech Wójcik z Centrum Handlowego Agora w Jaworznie podjął decyzję o obniżeniu wysokości czynszu dla handlarzy, ale to nie jedyne rozwiązanie na wybrnięcie z tej ciężkiej sytuacji. Dla wszystkich przedsiębiorców, którzy mają problemy na dzień dzisiejszy z regulowaniem swoich zobowiązań finansowych, postanowiliśmy na ten trudny okres udostępnić nasze powierzchnie całkowicie bezkosztowo, aby mogli prowadzić swoją działalność, aby w ten sposób mogli jakoś wyjść z tego kryzysu, jak również ochronić miejsca pracy. W tej sytuacji płacić będą musieli jedynie za media. Koronawirus może doprowadzić też do załamania branży usługowej. To są dramaty branży turystycznej, restauracji, prywatnych żłobków, branży transportowej, artystów, którzy utracili możliwość zarobkowania. To są miliony Polaków, którzy naprawdę przestali mieć z czego żyć. A my nadal dyskutujemy o realizacji jakiejś obsesji utrzymania władzy w postaci utrzymania daty wyborów. A te mają odbyć się 10 maja.